Masz suche usta? Mało kto zdaje sobie sprawę, że może to być oznaką poważnej choroby. Lepiej udać się do lekarza i skontrolować swoje zdrowie. Suche usta to problem, z którym boryka się mnóstwo osób. Szczególnie nasila się zimą lub przy zbyt małej ilości przyjmowanych płynów. Suchość przechodzi najczęściej po skorzystaniu ze zwykłej pomadki ochronnej, czy też zastosowaniu specjalnej maści z apteki. Zdarza się jednak, że problem nie ustaje. To powinno być ważnym sygnałem dla każdego i motywacją do wizyty w gabinecie lekarskim. O czym mogą świadczyć suche usta? Lepiej od razu iść do lekarza, jak wiadomo, ciało jest w stanie wiele powiedzieć o człowieku. Organizm zdaje się doskonale o tym wiedzieć, dlatego, gdy pojawia się niebezpieczna choroba, alarmuje na wiele różnych sposób. Mało kto zdaje sobie sprawę, że niektóre przypadłości tak naprawdę świadczą o zupełnie innych dolegliwościach, a szczególną uwagę powinniśmy zwracać na twarz. Potrafi być niczym otwarta księga, z której możemy wyczytać niemalże wszystko o swoim zdrowiu. Nagłe zmiany i przebarwienia na czole, policzkach czy nosie. Każdy z tych symptomów może być sygnałem organizmu, że dzieje się coś niedobrego. A co z suchymi ustami? Gościem Dzień Dobry TVN był ostatnio terapeuta medycyny chińskiej Rafał Becker, który opowiedział nieco więcej o sygnałach wysyłanych przez nasz organizm. Specjalista przyznał, że problem suchych ust może świadczyć o nadkwasocie lub cukrzycy. Dzisiaj grzeje, 1. Ink w pilnie alarmuje, żywioł niebawem uderzy w Polskę z destrukcyjną mocą. Żółte alerty dla połowy kraju 2. Zapytała mamę o biologicznego ojca. W odpowiedzi dostała pudełko i poznała straszną prawdę. Oczywiście nie w każdym przypadku, gdy usta zaczynają się przesuszać, należy wpadać w panikę. Niekiedy wystarczy wypić więcej wody lub nałożyć na nie balsam ochronny, a problem zniknie. Jeżeli jednak tak się nie dzieje, należy jak najszybciej udać się do lekarza. Najlepsze newsy dnia, źródło, Interia. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.